7:09. Gość poranka. A moim i państwa gościem jest poseł Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. 61% ankietowanych przez Kantar źle ocenia działania rządu Zjednoczonej Prawicy. 34% ocenia te działania dobrze. Skąd te 60% niezadowolonych? No, mi się wydaje, że mamy tak trudne i skrajnie chyba nawet trudne czasy. Problemów jest bardzo wiele, tyle że ja nie pamiętam, żeby się nałożyło tyle nieszczęść i nie wiem, jaki rząd byłby w stanie sprostać temu w stopniu zadowalającym obywateli. Oczywiście, że jest to wysoki wskaźnik, ale moim zdaniem trzeba to, na to spojrzeć ze spokojem, nie z lekceważeniem oczywiście. No po prostu mnóstwo ludzi ma ogromne problemy, inflacja przede wszystkim. To jest po pierwsze. Po drugie, mamy bardzo ciężką sytuację zewnętrzną. Ludzie patrzą w przyszłość z obawami, śledzą to wszystko, obserwują. I dla każdej grupy rządzącej, również dla nas, to jest pewien sygnał, ale Boże Święty, no cudów nie jesteśmy w stanie zrobić. Robimy co możemy, to jest bardzo ciężko. Mamy, krótko mówiąc, obrazowo pod górkę i to bardzo mocno. Zresztą nie tylko my. Nie wiem, co się dalej będzie działo. Patrzę też na to wszystko z niepokojem. Bardzo ciężko jest podejmować decyzje. Jest bardzo wiele oczekiwań, a możliwości są mniejsze, to jest jasne. Czy pana zdaniem ten trend da się jeszcze odwrócić? No, mam nadzieję, że tak. No, ale też gwarancji nikt nie może dać, dlatego że historia jest nauczycielką życia, a ona mówi, że inflacja, zwłaszcza taka, która się wymknie spod kontroli, my mamy jeszcze nad nią jakieś panowanie. Patrzymy z niepokojem, ona się nie wymknęła. Trzeba, ludzie trochę starsi, tak jak ja, to pamiętają różne sytuacje z przeszłości, jak to wyglądało z inflacją. No ale najważniejsze zadanie, myślę, niezależnie od toku spraw politycznych, to jest jednak troska i kierowanie pomocy do tych ludzi, którzy rzeczywiście mają najtrudniej. No wszyscy mają problemy, ale osoby o niskich dochodach, zwłaszcza o niskich dochodach na osobę, bo to jest bardzo istotny szczegół, bo może być tak, że ktoś ma bardzo niskie emerytury, ale mąż ma dużo wyższą. To różnie to jest. Czy pracujące osoby, które bardzo mają niskie zarobki, trzeba patrzeć na tę kategorię dochód na osobę. Jest taka nawet kategoria dochód rozporządzalny na osobę, netto w rodzinie. Bo to jest rzeczywistą miarą sytuacji i kondycji rodziny. To bardzo świetnie to było widać przy okazji analizy kredytów w banku. To też nie jest tak, że wszyscy nie byli w stanie nagle spłacać kredytów. Trzeba wejść, trzeba. Diagnoza jest podstawą nie tylko w medycynie, ale również w polityce i w życiu. No najpierw musimy wiedzieć, jaka jest prawda, jaka jest sytuacja. I to jest niezwykle trudne i ważne. Czy dostaje pan, panie pośle, sygnał od wyborców Zjednoczonej Prawicy, takie sygnały, że Zjednoczona Prawica odeszła od swoich ideałów z 2015 roku? Może takich sformułowań nie, że odeszła. Myślę, że patrzą z niepokojem. Są sygnały, ale to też jest efekt bardzo zmasowanej i to bezpardonowej propagandy i ataku ze strony opozycji. Nie chcę się tym zasłaniać ani wykręcać, ale myślę, że jeżeli chodzi zwłaszcza o język i o sformułowania, które są totalne, tak jak to zapowiedzieli, zresztą nie wiem, do czego to dalej będzie prowadzić, ale wydaje mi się z mojego doświadczenia, że będziemy mieli niezwykle brutalną. Ze szkodą dla państwa, bo wydaje mi się, że większość obywateli oczekuje jednak dyskusji, sporu, szukania rozwiązań, a nie nienawiści i wojny. No mamy wojnę w rodzinach, mamy, to się przeniosło już na sfery prywatne. To obserwuję z ogromnym niepokojem i nie ma też autorytetów. Dramatyczny brak jest ludzi z nazwiskiem, z ludzi z dziedziny sztuki, kultury, nauki, kościoła również i takich ludzi, którzy byliby w stanie skupić uwagę i większości obywateli z różnych stron. Nie ma po prostu spoiwa, nie ma autorytetu. Autorytet, co rozumiem w ten sposób, to są osoby, które ich pozycja społeczna jest tak wybitna i wielka, że są gotowi zwrócić się do wszystkich obywateli. No kto w Polsce się może do wszystkich zwrócić? Może pani mi podpowie. Nie wiem, ale panie pośle, ja się obawiam, że my już... To osobą najczęściej są prezydenci, no ale prezydent próbuje to robić też, bo ja nie chciałbym tutaj wyjść na jakiegoś świętoszka albo kogoś, kto kogoś poucza. Dzielę się w tej rozmowie z panią, pani mnie pyta, jak na to patrzę. Ale jeśli chodzi, panie pośle, o prezydenta Andrzeja Dudę w kontekście tych działań na Ukrainie,
początkowych tak, przynajmniej, to mam wrażenie, że tutaj i opozycja, i politycy Zjednoczonej Prawicy mówili jednak jednym głosem. Nie, jeżeli mam być tutaj szczery, uważam, że w tej chwili najbardziej, raz z uwagi na szczególną funkcję prezydenta, i tu trzeba powiedzieć, że w ostatnim okresie ta pozycja prezydenta w bardzo trudnych momentach naprawdę robi bardzo dużo i ja patrzę na to z wielkim optymizmem. Nie rozumiem tych, którzy go jeszcze w tej chwili nawet brutalnie atakują. To jest druga kadencja tego prezydenta i dlatego, że to jest jedyna osoba w państwie, która jest wybierana w powszechnej elekcji przez wszystkich. Zawsze byłem lojalny wobec każdego prezydenta, nawet jeżeli to nie był mój prezydent z mojej bajki, był z opozycji, ale zawsze uważałem, że prezydent jest prezydentem wszystkich Polaków. I już dzisiaj tu w tym radiu powiem, że jeżeli ktokolwiek będzie wybrany w następnej kadencji prezydentem, to ja będę tego prezydenta szanował i będę bronił jego autorytetu. My się musimy szybko uczyć demokracji, bo chwilami mam wrażenie, że zapominamy o tym. Amerykanie wielkie mają debaty i dyskusje i spory, ale jak już został wybrany, czy Biden, czy Trump, to już po miesiącu proszę zobaczyć, on jest w pełni szanowany, respektowany. Chociaż z Donaldem Trumpem chyba tak nie było. No, był atakowany, dobrze, ale jednak nie kwestionowano jego, nie kwestionowano, no nie wiem, czy wśród elit politycznych, mówię tu o parlamencie, o elitach, dobrze. No to wie pani, no tutaj, bo przecież Kinderstube obowiązuje wszystkich, ale szczególnie ludzi, którzy sprawują władzę, no umówmy się, tak, burmistrz, wójt, no może się chamstwo zdarzyć, ale szczególnie uderza i boli. Kiedy widać to w wykonaniu elity, no to przychodzi się z góry, no niestety. Panie pośle, ale to będzie oskarżenie wobec całej klasy politycznej, ale to chyba wy nas, ludzi, przyzwyczajacie do tej wojny i niektórzy zaczynają tej wojny po prostu oczekiwać, kto komu mocniej dołoży. Ja w rozgłośni, który jestem obecnie, nie chcę tutaj, mi zawsze podkreślałem i mówię, ani geniusze, no my się w piórka stroili mówić, może to jest trochę takie dziwne, ale licytacja, kto jest gorszy, do niczego nie prowadzi. Ja byłem tak wychowany, patrz na siebie, no po prostu, bo niech każdy ocenia, ale tak, mówię o całej klasie politycznej, wie pani, bo do czego to prowadzi, że będziemy się oskarżać, kto pierwszy zaczął, albo kto jest większy, bardziej czy mniej. My nie jesteśmy idealni i uważam, że zdarzają się, nie mieliśmy niedawno przykłady, no z panią sędzią, już nie będę tutaj rozwijał, bo to z mojego podwórka, tak? No przeprosiła, wycofała, no ale jaki efekt z tego, jaki odczucia zostają? No nie można, zwłaszcza jak się coś powtarza już, to trzeba mierzyć słowa, a jest tak brutalna walka polityczna, że już nawet nie trzeba powodu, wystarczy pretekst. Tyle, że gdyby, panie pośle, większość polityków miała taką postawę jak pan, to myślę, że nam wszystkim by się lepiej żyło, bo pan też jest dobrze oceniany przez też swoją szczerość, dzięki tej szczerości przez polityków opozycji. No proszę pani, ale wielkie mi co. Ja to nie jestem taki, proszę pani, taki dobry, tylko na bezrybiu rak i ryba. Mi się wydaje, że pewnego rodzaju opinie czy pozytywne odgłosy wynikają z tego, że mizeria jest. Ja mam 25 lat w roku Srebrnej Gody, jak do Sejmu trafiłem w 97 roku. Więc jestem już takim weteranem, powiedzmy sobie, prawda? No więc 25 lat, ja pamiętam, się zaczął AWF w 97 roku, więc mam jakieś odniesienie. Ale młodzi politycy teraz liczą, że wypłyną na kontrowersji. No proszę pani, młode wilczki, ja nie wiem skąd się to wzięło, no ale po prostu jest powszechny, nie powiem upadek obyczajów, ale dochodzi do sytuacji no szokujących, no zwłaszcza w młodym pokoleniu tutaj widać, to jest coś na rzeczy, no. Nie chcę tutaj się rozgadywać, bo nie ma czasu, ale niedawno czytałem bardzo ciekawy, zresztą w opozycyjnej gazecie, historię o meczu piłki ręcznej, gdzie młody człowiek, żeby uzyskać efekt w postaci no tam tabelowej, po prostu na oczach wszystkich strzelił sobie bramkę do pustej bramki. Wie pani, no sprawa się zakończyła z dyskwalifikacją oczywiście trenerów, drużyn. Tylko się zastanawiam, nawet nie zrobił pozorów, żeby to jakoś ukryć, bo to, że jest nieuczciwy często sport, że no to wie pani, po prostu czytałem to ze zdumieniem, to może drobna rzecz, nietypowa i to jakaś na marginesie, przepraszam, że to wtrąciłem, ale ona pokazuje też szersze zjawisko, prawda, że ale beka, no i to było skandaliczne, to było szokujące, konsternacja całkowita, a drużyna, której był członkiem ten młody sportowiec, z euforii podskoczyła z radości, a to był przecież skandal mega. Nawet jeden sędzia międzynarodowy powiedział, że w historii polskiej piłki, a nawet światowej chyba piłki, nie było takiej bramki samobójczej. Odsyłam do internetu. Skoro już tak rozmawiamy o tej klasie politycznej i trochę na nią narzekamy, no to kto teraz chce słuchać o rozwiązaniach programowych? Lepiej nazwać Tuska Niemcem, Morawieckiego Pinokiem i się na tym wypływa. No wie pani, no nie wiem. Ale to jest generalne zjawisko. Wydaje mi się, że politycy nie są ani lepsi, ani gorsi.
nie będę utyskiwał. Uważam, krew z krwi, kość z kości. My jesteśmy tacy, jak jest społeczeństwo i uważam, jak się komuś nie podoba, już niedługo, może nawet szybciej niż później, ale jesienią przyszłego roku są zawite normalne terminy. Proszę Państwa, którzy nas słuchacie, wybierajcie wspaniałych, wybierajcie takich, którzy będą tacy, jakbyście chcieli, żeby byli. Albo sami startujcie. No proszę Państwa, w demokracji nie ma tutaj nikt lepszego, czegoś nie wymyślił, tego nie zmienimy, tylko wydaje mi się, że jest też problem, który się kładzie cieniem w polityce, mianowicie się nie szanuje i się nie uznaje, o czym wspomnieliśmy przy okazji wyborów prezydenckich, na werdykt. Koniec. Widziały gały, co brały. Będziemy robili sobie ścielenie takie polityczne. Jak się pościelisz, tak się wyśpisz. Więc jak sobie Polacy pościelą w tych wyborach, tak będą 4 lata spali. No po prostu ja, tak samo w gminie jest. Mówią, ale wójt, ale burmistrz, czy rada. Ja byłem 8 lat burmistrzem Malborka. Też różne opinie były na mój temat. Krytyczne, okej, okay, w porządku. Tylko trzeba ludziom wytłumaczyć. No proszę bardzo, wybieracie, pamiętajcie o tym. To jest bardzo ważne, ale bardzo też trudne. Bo problem polega, że mają tyle pretensji, o czym pani wspomniała, do prawicy, do mojego ugrupowania. 61% źle ocenia rząd. To jeszcze nie oznacza po prostu jakiejś klęski. Niemniej jest też, że ludzie się pytają, no dobra, a co prezentuje, jaka jest alternatywa? A co pokazuje dzisiaj lewica? Pretensje, nienawiść, wcielone w zło. No Donald Tusk, facet z pułapu Unii Europejskiej przyjechał, spodziewałem się takiego, powiedzmy sobie, no... Szlachetstwo obowiązuje, nobles obliczy, jest takie powiedzenie, że szlachetstwo obowiązuje, że pokaże pewien poziom i pewną elegancję. No jeżeli ktoś elegancję, to niech sobie włączy i ją w internecie poszuka, to zobaczy, jak to jest elegancja. No to jest po prostu na topory, na walkę. No i myślę, że to bardzo źle wróży kampanii, ale i krajowi, bo tu ciągle mamy wybory na zasadzie ucieczki od kogoś. Jeśli pan, panie pośle, się spodziewał po powrocie Donalda Tuska jakiejś merytorycznej dyskusji i spokoju, no to znaczy, że jest jednak pan idealistą. No niech pani powie więcej. Jestem naiwniakiem. Jakiś ty naiwny, taki stary polityk i wierzyłeś w cuda, czy co? No ale wie pani, proszę wybaczyć mi, że mam ciągoty do nadziei i że naiwność, ale sobie cenię naiwność, nawet naiwność dziecka, bo uważam, że jak człowiek przestanie wierzyć, że ktoś może się nawrócić, o tak powiem nawet, albo być, że coś się może zmienić, to dotyczy również nas samych. No to też to życie wtedy staje się ponure. No to miałem się spodziewać, że będzie normalnie tutaj Armagedon. No może ma pani rację, bo pani jest realistką, chociaż tyle młodsza ode mnie, no widzi pani. Ale niestety... Mam nadzieję, umiera na końcu. Widzę, co politycy wyprawiają i w mediach społecznościowych, i na swoich konferencjach prasowych i niestety już muszę być to realistką i to od wielu lat. Panie pośle, porozmawiajmy jeszcze o relacjach z Unią Europejską. Zbigniew Ziobro, lider pańskiej partii, powiedział, że liczy, że premier Mateusz Morawiecki przedstawi plan B w relacji z Unią. Co ten plan B miałby obejmować? Jarosław Kaczyński mówi, już dość ustępstw. No ja się zradykalizowałem, powiem szczerze, dlatego że nie jestem prawnikiem, powiem na początku, ale jednak się przyjrzałem tej sprawie, nawet się powstrzymałem, poszedłem na komisję, do której nie należę. Byłem na Komisji Sprawiedliwości, jak się te sprawy rozgrywały. Jestem po lekturach różnych wywiadów i się to wszystko no, jakoś zainteresowałem się. I myślę, rzeczywiście, zgadzam się z tymi, którzy, nawet prezes powiedział to może nerwowo, prezes Kaczyński, ale powiedział to jednak, uważam, że to jest naturalne. Dość. Basta. Po prostu są granice, jakim się możemy cofać. I nawet jeżeli to będzie kosztować politycznie ogromnie wiele, wydaje mi się, że nie można pozwolić, żeby nami poniewierano. I pani, jako jest redaktor i w tej naszej rozgłośni, której jesteśmy teraz razem, proszę zaprosić kogoś tutaj z platformy, i spytać, proszę wskazać jedno europejski kraj, jedno państwo, gdzie można kwestionować status. Ja podkreślam status. Nie niezawisłość w konkretnej sprawie, bo w konkretnym wyroku, w konkretnej rozprawie można podnosić, prawda, żądać wyłączenia sędziego i tak dalej. Natomiast jest pewien porządek i ład. I to zostało tutaj, mamy na to zamach zrobiony. To jest skandal absolutnie mega. Mianowicie nawet i taka jest wydźwięk tych wszystkich fachowców. Ba, mało tego, wskazuje na to Rzecznik Praw Obywatelskich, że nawet w tych orzeczeniach Trybunału, na który się powołuje opozycja, nigdzie nie został zakwestionowany status sędziego. Owszem, jest cały czas mowa o KRS-ie, o wadliwości procedur, o praworządności, ale z chwilą, uwaga, kiedy prezydent RP sędziego mianuje kogoś sędzią i zostaje sędzią z nadania prezydenta, koniec. Sprawa zakończona. Roma locuta causa finita, jak to się mówi. Pięknie, mądrze, jak to się mówi. No dobra. I to jest skończone. Tymczasem, proszę zobaczyć,
palcami pokazują. To nie jest sędzia, to nie jest sędzia. Pan Żurek, pan Tuleja, przecież to są polityczni normalnie agitatorzy i to są, no po prostu to jest bezwstyd. I nigdzie w Europie czegoś takiego nie ma, a jeżeli jest, to niech ktoś przyjdzie i powie. Ale panie pośle, w tle mamy bardzo duże pieniądze i co teraz z tym zrobić? Powiedzieć po prostu rezygnujemy z tych pieniędzy. Jak to wszystko poukładać teraz? To jest pytanie. I nie usłyszy pani ode mnie jakiejś mądrej w tej chwili wypowiedzi i recepty. Gdybym był, to może powinienem być kimś innym. Proszę pani, tutaj nie ma mądrych. Ja myślę, że mamy do czynienia z skrajnie trudną sytuacją, z tym, że od razu też trzeba powiedzieć. To są bardzo ważne pieniądze, potrzebne pieniądze i nikt nie był przeciwko tym pieniądzom. To kłamstwo, kłamstwo. Solidarna Polska była przeciwko zasadom i warunkom, jakie nam zostały postawione. To nie jest, przecież nikt nie jest idiotą, tak? Nikt nie przypisujmy, ja nawet opozycji nie przypisuję, że są wręcz przeciwnie. Uważam, że są inteligentni, przebiegli, może perfidni, ale nie są głupi, bo rozum jest zimnym narzędziem. I chodziło o to, że myśmy protestowali i niestety, gorzko dodam w tej chwili, że prawda jest córką czasu. Mamy, jak to mówi się, Schadenfreude, radość ze szkody. A co? Nie mówiliśmy, nie ostrzegaliśmy, tylko że jesteśmy w jednym rządzie. Jesteśmy lojalni i będziemy razem to piwo pić, nawet jeżeliśmy go nie naważyli. Byśmy ostrzegali, że Unia Europejska będzie perfidnie, i to ma dzisiaj miejsce, będzie perfidnie wykorzystywać ten motyw praworządności, który jest z gumy okrągły i można na 100 sposobów go cytować, i będzie to nadużywać i stawia nowe warunki. Pani minister Paprocka od prezydenta powiedziała, że linia czerwona została przekroczona. Zgodziła się z nią pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Robią nam tak zwaną jazdę. I to jest próba wywarcia wpływu na politykę w Polsce. Mówiąc syntetycznie, Platforma Obywatelska sama, nie będąc w stanie, albo obawiając się, że nie jest w stanie wygrać z opozycją tych wyborów, próbuje wykorzystać Unię, a konkretnie pieniądze. To jest nic innego jak klasyczny szantaż. Panie Uważam, pośle. Że działanie w brukselskich salonach, naleganie, szantażowanie Ursuli von der Leyen, która miała dobrą wolę i chciała na to pójść, że jak zrobi i da pieniądze Polakom, da Polsce pieniądze, to będzie odwołana. Przecież to jest sabotaż, to jest dywersja. Panie pośle, pan mówi o wspólnym piciu tego piwa, którego żeście nie naważyli, ale to jest chyba w Solidarnej Polsce pojedyncza postawa, pana postawa. Chyba inni nie chcą pić wspólnie tego piwa. Wprost mówią, premier został oszukany i atakują premiera. Ja mogę, może moja odwaga tańsza, bo mam 67 lat i nie chcę się tu odcinać, wręcz przeciwnie, ani nawet dystansować od moich wspaniałych kolegów. Pozdrawiam z tego miejsca ich zresztą. Ale uważam, ja rozumiem tu tej metafora jest taka, że jak się jest w rządzie, to się przełyka żabki. Razem się jest, a jak się coś nie jest, to można odejść od stołu. Albo razem pijemy piwo, albo nie, okej? Okay? Jasne? No przecież to jest logiczne. Nie wiem, czy dla pana kolegów to jasne. Czy nie jestem. Moi koledzy czasami są młodzi, czasami powiedzą, tak jak powiedziała tak Ozdoba, że niefortunnie prezes zdymisjonował pana Mistraka, tak? Powiedział, co powiedział. Może to nie było takie zbyt, że bo raczej jak się jest w rządzie, to się raczej nie krytykuje własnego premiera. Okej, okay. Ale czy to jest powód, żeby robić od razu wielką awanturę? Sam mam taki pogląd. Może go nie wyrażam publicznie, no teraz powiedziałem, że się z tym zgadzam. Ale panie premier, musi mieć też kamień na rękę. Są granice, których nie można przekroczać. Wydaje mi się, że nie zostały przekroczone. A kryzysy są jak w dobrej rodzinie. Nareszcie dotykałem takiej sytuacji, gdzie w Zjednoczonej Prawicy jest demokracja, są różnego rodzaju niechęci, nawet czasami trudne momenty, różnimy się, krytykujemy się. Boże święty, demokracja. Również wewnątrz partii i wewnątrz koalicji. Jesteśmy pierwszym krajem na świecie, a jak w innych koalicjach, w innych krajach się normalnie potrafią nawalać. No, koalicje się rozpadają, już nieraz to widzieliśmy. Panie pośle, już na koniec. Pani redaktor, pozwólcie, że my się w rodzinie będziemy dogadywać. Patrzmy na tematy Polski. Mówmy o Ukrainie, o wojnie. No właśnie, bo wojna trwa już pół roku i jest taka dyskusja od kilku dni, może kilkunastu nawet, czy wszyscy Rosjanie powinni mieć zakaz wjazdu do Unii Europejskiej. Chodzi o wizy turystyczne. Politycy Platformy mówią, że tylko podróżując Rosjanie nauczą się demokracji, więc jak to powinno być pana zdaniem? No nie wszyscy od nich tak mówią. To jest bardzo trudny temat. To jest klasyczny przykład jakiegoś, mnie się wydaje, jednak wielkiej trudności. Ja osobiście jednak uważam i skłaniam się ku tym, którzy powinni, przynajmniej bym powiedział tak, absolutne ograniczenia całkiem swobodnego wjazdu Unii Europejskiej. No nie może być tak, że tam giną dzieci, rodziny, są gwałcone, niszczone, kraj jest zajeżdżany,
a Rosjanie sobie na Rivierze opalają się we Francji. Mało w Grecji żona kremlowskiego urzędnika sobie baluje. Demonstracje, proszę pani, prorosyjskie, no to jest paranoja. Tak się zastanawiałem, bo nie jestem historykiem, ale jakbym sobie wyobraził, że niemieckie, jakaś tam mniejszość, czy jakieś grupy Niemców w czasie 41 nad Tamizą, czy w Londynie pod okiem Winstona Churchilla protestują i popierają Adolfa Hitlera. Jestem ciekawy, jakby to wyglądało. Ta demokracja i wolność musi mieć swoje granice i musi być czytelny sygnał do również elit rosyjskich. Ja rozumiem Rosjan, którzy studiują wiele lat w Europie, bo są naprawdę, są granice. Temat jest, podkreślam jeszcze raz, bardzo trudny, ale jednak uważam, że zwłaszcza głos tych małych krajów, najbardziej zagrożonych i Polski, a tu dominuje pogląd, że jednak trzeba też postawić jakąś tamę i ten głos zdaje się dominować. Natomiast rzeczywiście dla niektórych Putin to może wykorzystać. Też o tym pamiętajmy. Zobaczcie, świat nas nienawidzi wszyscy, żeby nie eskalować napięcia, ale niestety jest mój głos jako Tadeusza Cymańskiego jest za tym, żeby ograniczenia wjazdu Rosjan jako takich. Oni muszą, to samo bojkot w dziedzinie sztuki, sportu. Absolutnie tak. Absolutnie tak. Bo kto ma wielki wpływ? Chyba, że tam już jest sytuacja, która nie jest do naprawienia. No, mam ciągle nadzieję, wychodzę na naiwniaka, na naiwnego, na romantyka. Uważam, że trzeba wierzyć, że może to się, coś się zmienić. Ale tutaj trzeba stosować lekarstwo adekwatne do choroby. A choroba straszna i lekarstwem jest sygnał dla tysięcy, setek tysięcy Rosjan. Zobaczcie, cały świat, żeby się zastanowili, puknęli w głowę, że coś jest nie tak i powoleńku wpłynęli na bieg wydarzeń. Nie wiem, proszę pani. Jeżeli ktoś mądry, niech zadzwoni do redakcji, do pani redaktor, a ja chętnie usłyszę, jaką ma tu receptę, żeby to zmienić. Ale uważam. Myślę, że jedność. Jedność Unii Europejskiej, jedność świata Zachodu, to jest recepta, po prostu. Tu jednym głosem trzeba mówić, jednym głosem. Bez wyłamywania się i lawirowania. Panie pośle, musimy już niestety kończyć naszą rozmowę. Tadeusz Cymański, poseł Solidarnej Polski, był gościem. Poranka 7:09. Dziękuję bardzo. 7:09, pozdrawiam, do widzenia. 7:09. Gość poranka.